Jeszcze coś na koniec. Krystian Zaborniak z Puchaczy koło Choryńca Zdroju od dzieciństwa interesuje się rajdami samochodowymi. Pokonuje setki kilometrów tylko po to, by zdobyć autograf. Jego kolekcja, a właściwie rajdowa ściana, jest imponująca. Pan Krystian autografy pokazuje z dumą, wymienia prawdziwe światowe sławy i sukcesy rajdowców. W kolekcji są różne autografy różnych kierowców. Jest tak samo autograf Roberta Kubicy, Sebastiana Ogier i wielu, wielu innych polskich kierowców, takich jak Grzegorz Grzyb, Wojtek Siemanko-Huchała, Krzysztof Hołowczyc. Jego kolekcja liczy kilkadziesiąt autografów. Każdy jest starannie zabezpieczony. Pan Krystian chce je pokazywać znajomym, dlatego też postanowił wytapetować autografami i plakatami jedną ze ścian domu. I mam w planach poszerzenie swojej kolekcji, zrobienie jeszcze jednej podobnej takiej ściany. Też tutaj u siebie w domu, jak mi po prostu się uda, może mi się uda, może mi się nie uda, ale bo chciałbym, żeby to jeszcze raz, żeby zrobić jeszcze jedną taką ścianę. I no też dużo rzeczy oddałem na różne aukcje charytatywne. Pan Krystian od lat marzył, żeby wystartować w rajdzie samochodowym, oczywiście jako pilot. Jak udało nam się dowiedzieć, marzenie to spełni się już 11 listopada. Pan Krystian wystartuje w rajdzie Niepodległości w Jaśle. I to wszystko.